Niezwykle miło, że mogę uczestniczyć w tym miejscu, w tym dniu, w tym wydarzeniu, które bez wątpienia jest wydarzeniem radosnym dla nie tylko dla samorządowców, dla Państwa, jako tych, którzy z woli mieszkańców kierujecie gminami, kierujecie powiatem, ale myślę też, że dla wszystkich mieszkańców powiatu bialskiego, bowiem dzisiaj będziemy ogłaszać coś, co Państwo wiecie zapewne, w taki symboliczny sposób będziemy przekazywać, będę przekazywał tutaj wraz z panią poseł w imieniu rządu symboliczne promesy. Promesy związane z decyzjami, które zapadły w ostatnim czasie, decyzjami w ramach programu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych, wsparcia działań samorządów w całej Polsce w zakresie realizacji inwestycji niezbędnych do tego, aby podnosić poziom życia mieszkańców, to aby wspierać rozwój, wspierać taki postęp cywilizacyjny tej naszej lokalnej ojczyzny. W dniu dzisiejszym mamy wyjątkową możliwość pochwalenia się, bo powiedzmy sobie wprost, na teren powiatu bielskiego, największego co prawda powiatu na terenie województwa lubelskiego, ale wpływa również rekordowa suma środków, bo 170 prawie 3 miliony złotych, które są przeznaczone z Polskiego Ładu na rzecz zarówno powiatu bielskiego, jak i gmin należących do powiatu bielskiego. Jest to najwyższa kwota dofinansowania na terenie województwa lubelskiego. Bardzo się cieszymy, że te środki tak wyczekiwane przez samorządy, zarówno samorządy gminne, miejskie, jak i samorząd powiatowy. Tutaj należy podkreślić, że wszystkie samorządy otrzymały dofinansowanie na realizację zadań. Będą pożytkowane w najbliższym czasie, tak naprawdę w przeciągu zarówno najbliższego roku, ale niektóre plany są wieloletnie, a więc 2 lat i będą przynosiły korzyść, bo powiedzmy sobie wprost, te pieniądze, ponad 170 milionów, zostaną wydane tutaj i tutaj zostaną. Zostaną zmaterializowane zarówno w formie infrastruktury drogowej, infrastruktury edukacyjnej, również innych potrzebnych rzeczy, które występują tutaj i są zgłaszane przez samorządowców i to jest bardzo duża wartość, jeżeli chodzi o nie tylko kwestie wymierne, czyli finansowe, ale również te, o które zabiegali samorządowcy. Ale nie tylko Międzyrzec jest wyróżniony, jeżeli chodzi o dofinansowanie, środki finansowe w ostatnim czasie. W piątek dostaliśmy już potwierdzenie od ministra infrastruktury, że środki, o które zabiegaliśmy na trasę Sidorską w Białej Podlaskiej, w kwocie niebagatelnej, bo 3 miliony złotych na najbardziej niebezpiecznym odcinku, przez niektórych zwanych jako zakręt śmierci wręcz, doczeka się realizacji, czyli doczeka się gruntownej przebudowy i będzie służyła mieszkańcom nie tylko samego miasta Biała Podlaska, ale przypomnijmy, że ulica Sidorska to bardzo ważna arteria komunikacyjna, przez którą wjeżdżają ludzie, szczególnie udający się do stolicy naszego regionu, czyli stolicy do Białej Podlaskiej z gmin położonych na wschód od naszego miasta. Te promesy, które za chwilę pan wręczy, będą dla nas zaczynkiem do jeszcze lepszej i bardziej aktywnej działalności. Szanowni Państwo, 175 milionów dla powiatu bielskiego. 95% dofinansowania do niektórych inwestycji. To jest coś, co jeszcze się w historii nie zdarzyło. Część dotacji, Szanowni Państwo, to jest więcej niż połowa budżetu co niektórych gmin. To jest niezmiernie ważne, żebyśmy potrafili wspólną pracą skorzystać z tego programu. To jest szansa dla nas, której nie możemy zmarnować, ale tak jak już pan premier powiedział, to nie tylko jednorazowy zdarzenie, to jest zdarzenie zapisane na dalsze lata. Panie starosto, łącznie ponad 174 miliony złotych na teren samorządu powiatu bialskiego, dla samego samorządu powiatu bialskiego prawie 5 milionów złotych. Spodziewaliśmy się więcej, ale jak to mówią, darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Znaczy, spodziewaliśmy się więcej, tylko też musieliśmy się liczyć z tym, że określone
procedury składania wniosków pociągnęły za sobą pewne konsekwencje. Myślę, że następnym razem dochowamy już wszelkiego rodzaju procedur i zrobimy to tak, że będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy najbardziej docenionym samorządem na terenie naszego powiatu. Oczywiście cieszymy się bardzo. 175 milionów złotych, tak jak już mówiłem, 95% dofinansowania, to dla niektórych gmin to jest połowa budżetu. To jest coś rewelacyjnego i trzeba się z tego powodu tylko cieszyć, bo dzięki tym pieniądzom, tym obietnicom, które się spełniają, bo już przypominamy sobie, niedawno był wręczanie też podobnych czeków, to co niektórzy nazywali to kartonowe pieniądze, a okazało się, że to jest wszystko prawda i mam takie przekonanie, że te pieniążki posłużą nam, żeby te marzenia się realizowały, to co było niemożliwe, żeby stało się faktem. I mamy nadzieję, że o te pieniądze, które są przeznaczone na halę w Janowie, szybko się ziszczą i zrealizowane. Chciałem zapytać, hala sportowa przy Zespole Szkół Wiatrowej Podlaski. Te pieniądze na ten cel? Tak, tak. Złożyliśmy, aplikowaliśmy na ten cel, dostaliśmy na ten cel i myślę, że kwestia sprawnego wydania tych pieniędzy nie będzie nastręczała trudności. Niezmiernie miło nam gościć dzisiaj wszystkich samorządowców na czele także z panem premierem. Myślę, że to dzień znaczący w historii naszego miasta. Myślę, że on udowadnia, że dzięki dobrym decyzjom rządu możemy spotkać się wszyscy razem w naszym mieście i rozmawiać o naszych planach, o tym, co chcemy zrobić, ale o tym, co trzeba zrobić jeszcze. Tylko zły gospodarz zadowala się tym, co już ma. Ciągle musimy o tym myśleć, co przed nami tak naprawdę. Szanowni Państwo, myślę, że to dzień, który jest w stanie pokazać, że dla wszystkich z nas, wracam się do kolegów samorządowców, to ważna chwila. Myślę, że problemy w każdej z naszych gmin są nieco inne. Są też takie, które nas łączą tak naprawdę. Ale program i nabór ten pierwszy do programu inwestycji strategicznych udowodnił, że każdy z nas ma jakiś pomysł i konkretne rozwiązanie na problemy, które zgłaszane są przez mieszkańców danej jednostki samorządu. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękując za to, że udało się pozyskać tak duże dofinansowanie w historii Międzyrzeca Podlaskiego. Myślę, że po części dlatego też spotykamy się w naszym mieście z tego powodu. Chciałbym wspomnieć, że projekt, który chcemy zrealizować, chociaż niektórzy twierdzą, że porwaliśmy się z motyką na słońce, ale myślę, że po to tu jesteśmy, żeby te wyzwania realizować, a nie podejmując rękawicy, nie zrobimy nic tak naprawdę. Międzyrzec Podlaski beneficjentem chyba największym wygranym tego pierwszego rozdania Polskiego Ładu. Przypomnij, panie burmistrzu, ile to milionów do miasta trafi? Do miasta w ramach pierwszego naboru, mam nadzieję, że to nie końcówka, ale w ramach pierwszego rozdania tak naprawdę do miasta trafi 19 milionów złotych. I właśnie w związku z tym ta tablica, która jest za pana plecami, budowa wiaduktu, który jest długo oczekiwaną inwestycją dla miasta Międzyrzec Podlaski, wschodnia obwodnica, która ma usprawnić komunikację miasta Międzyrzec Podlaski. Dokładnie. Za moimi plecami znajduje się fragment wizualizacji wschodniej obwodnicy miasta Międzyrzec Podlaski. Ta obwodnica usprawni, ale tak naprawdę udrożni i umożliwi tak naprawdę sprawne poruszanie się między dwoma częściami miasta. Liczymy na to, że ten nasz wniosek, który uzyskał dofinansowanie, to dopiero tak naprawdę początek, ale także taki dobry sygnał dla władz wojewódzkich, żeby podjąć skuteczne działania, żeby tę obwodnicę wybudować w całości. Czyli mowa jest o jakim odcinku tak naprawdę? Sam wiadukt na razie? Na razie skupimy się na budowie samego wiaduktu wraz z uzupełniającym układem komunikacyjnym. Wiadomo, że z wiaduktu trzeba zjechać i jakoś na niego wjechać. Jak wygląda czasowo realizacja tej inwestycji, tego przedsięwzięcia? Tak naprawdę program Polski Ład nie ogranicza dat, w których musimy to zrealizować, ale przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj będzie ogłoszony jeszcze w tym roku. A realizacja, projektowanie i fizyczna realizacja to lata 22-23. Te pieniądze pomogą miastu zrealizować jakie przedsięwzięcie? Budowę i przebudowę ulicy Armii Krajowej na odcinku skrzyżowania z ulicą Pileckiego do skrzyżowania z ulicą Francuską, prawie kilometr arterii, długo oczekiwanej przez mieszkańców w północnej części miasta. To rozwiązanie komunikacyjne z pewnością usprawni ruch i komunikację w naszym mieście. W pierwszych słowach wyrażam radość z otrzymanych pieniędzy. Te pieniądze są już znaczone. Część z tych pieniążków będzie przeznaczona na budowę wodociągu.
z ujęciem w mieście do miejscowości Wólka Plebańska. Druga część pieniążków jest przeznaczona na budowę dróg gminnych. Ten zastrzyk pieniążków pozwoli nam na realizację marzeń mieszkańców tych miejscowości, gdzie te pieniążki trafią. Zacznę od lekkiego żartu, powiem w ten sposób. Jeśli mnie ktoś zapyta, czy ten podział był sprawiedliwy, powiem, że jak najbardziej tak, ponieważ gmina Drelów dostała bardzo znaczne środki. I rzeczywiście 9,5 miliona złotych na możliwości finansowe naszej gminy, one nie są zbyt duże niestety z racji trudności, które chyba nas wszystkich dotknęły ostatnio, zwłaszcza po covidowych. To jest bardzo, bardzo znaczna kwota. Planujemy wydać je szybko. W następnym roku myślę, że uda nam się wydać połowę tej kwoty, może nieznacznie mniej niż połowę tej kwoty. Natomiast pozostała część środków roku 2023, chyba że uda nam się przeprowadzić szybko i sprawnie postępowanie przetargowe, wyłonić takich wykonawców, którzy zechcą po prostu w jakiś sposób szybszy te zadania wykonać. Ale to czas pokaże. W każdym razie inwestycje bardzo potrzebne. W czterech miejscowościach naszej gminy, zwłaszcza długa, prawie 3-kilometrowa droga, ulica Nowa w Drelowie jest tutaj tą inwestycją najbardziej ważną, dlatego że tu chodzi o obwodnicę centrum miejscowości. Szóstka, niecały kilometr, też droga. Jeśli uda nam się wykupić, a prawdopodobnie tak będzie, bądź nieodpłatnie uzyskać malutką część należącą gruntu, leżącą do prywatnego właściciela, to będziemy mieli też swego rodzaju obwodnicę i poprawi nam się komunikacja z rozbudowanym w chwili obecną ujęciem wody. Dołcha to ważna droga. Droga, przy której mieszka na chwilę obecną ponad 100 osób, a już od kilku lat jakby przymierzamy się do budowy tej drogi. Kwasówka, droga, która łączy drogę wojewódzką z drogą powiatową i też gminną po części, poprawia komunikacyjność, choć w pobliżu firma WIPO aż umiejscowiła się ze swoją zieloną fermą z Instytutem Hodowli Polskiego Kurczaka, atrakcyjność tego obszaru w żaden sposób osadnicza się nie zmniejszyła, przeciwnie, jest zainteresowanie nabywaniem działek. W związku z tym myślę, że wszystkie te inwestycje są trafione w punkt. Z Polskiego Ładu otrzymamy 11 400 tysięcy, są to pieniądze przeznaczone na budowę nowej oczyszczalni ścieków. No myślę, że ta oczyszczalnia jest niezbędna, Janu się rozwija, w związku z tym potrzebujemy kolejnych metrów sześć mocy przerobowej po to, żeby właściwie wszystko funkcjonowało. A tutaj akurat się dobrze trafiło, pieniądze praktycznie w 95% pokryły inwestycje, więc ten nasz wkład własny będzie na tyle nieduży, że będziemy w stanie pociągnąć tę inwestycję. Czyli wszystko na oczyszczalnie ścieków? Na razie tak. Termin realizacji? No dajemy sobie tutaj dwa lata, tak, żebyśmy mogli zrobić to w pełni tak jak trzeba, żeby to miało ręce i nogi. Te ostatnie środki, 11 150 tysięcy, zostaną przeznaczone większość na infrastrukturę drogową i na infrastrukturę kulturalną. Z dróg mamy kilka dróg gminnych do zrobienia, na łączną kwotę około 6 milionów, natomiast drugi z drugiego wniosku, który składaliśmy, chodziło o infrastrukturę kulturalną, to chcemy dokończyć po prostu remont placencji, bo w tej chwili mamy termalizację zrobioną, ale nie mamy jeszcze wnętrza zrobionego, czyli krótko mówiąc będzie stolarka, podłogi, wystrój, wyposażenie, dodatkowo zagospodarowanie tego terenu wokół placencji, no i remont budynku Centrum Kultury, ze względu na to, że chcemy tam zrobić troszeczkę więcej miejsca dla kultury i zabieramy stamtąd bibliotekę do nowo wyremontowanego tego przedszkola, starego przedszkola. Także tak, jeżeli chodzi o to, to takie inwestycje będą realizowane z tego Nowego Ładu. Gdybyś jeszcze, panie wójcie, mógł mi wymienić chociaż częściowo te drogi, gdzie będziemy realizowali te inwestycje drogowe, w jakich miejscowościach, na jakich odcinkach? No oczywiście droga, dokończenie drogi w Elżbiecinie i droga Olszanki Leniuszki, tam ona była w dwóch etapach i jeszcze ulica Spółdzielcza w Kodniu, to jest ważna ulica. Chcemy po prostu doprowadzić ścieżkę rowerową z tej tak zwanej obwodnicy z ulicy Polnej do sanktuarium, bo w tej chwili rowerzyści jak jadą, tak jest to pomijane sanktuarium. Także chcemy w tej chwili tutaj to zrobić i to jest bardzo ważna ulica, parkingi koło bazaru, także to chcemy po prostu ogarnąć. Do gminy Konstantynów trafi 8 milionów 600 tysięcy na gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Projekt jest przygotowany, zakres jest wiadomy, cieszymy się, bo myślę, że radość jest po stronie oczywiście władzy, ale myślę, że głównie będzie radość po stronie mieszkańców, którzy będą z tej infrastruktury korzystali. Jakie to miejscowości uzyskają tą sieć wodociągową? Jeśli chodzi o sieci, będzie to w Konstantynowie i w Zakanalu.
o 10 milionów 750, ponad 10,5 miliona dofinansowania. No i oczywiście na środki będą przeznaczone na drogi, w tym wybudujemy i wyremontujemy dwa mosty na terenie gminy oraz blisko 12 kilometrów dróg gminnych. W związku z tym wszystkim się chyba będzie lepiej żyło w tej gminie i lepiej poruszało. To są bardzo duże pieniądze i zacne pieniądze na rozwój gminy Międzyrzec Podlaski. No, skorzystamy, bo dostaliśmy dofinansowanie na dwie drogi powiatowe. Ogólna kwota inwestycji będzie wynosiła 8 milionów, z tego dofinansowanie z Polskiego Ładu 7 milionów 600. Jakie to są drogi? To jest od, jadąc z Białej Podlaskiej, od Ortela Królewskiego, tam gdzie kończy się ten nowy asfalt, w kierunku Piszczaca, mniej więcej do skrętu na Zalutyń. I w tej chwili, no w tej chwili, jeśli już będzie wyremontowany ten odcinek, to praktycznie od Piszczaca do Białej będzie się jechało nową nawierzchnią asfaltową. Druga droga to od Piszczaca w kierunku Tucznej, tak, tam przez Piszczac, nazwany też Piszczac Kolonia Dworska, taka potoczna nazwa, więc te dwie drogi powiatowe. W sumie na złożone trzy projekty, dostaliśmy trzy projekty, trzy inwestycje bardzo ważne dla naszej gminy Rokitno. Pierwsza z inwestycji to budowa przedszkola w Rokitnie, rozbudowa szkoły na przedszkole. Druga inwestycja, budowa wodociągów, sieci wodociągowej w trzech miejscowościach, Cieleśnica, Hołodnica i Klonownica Duża. Trzecia inwestycja to budowa drogi w Zaczopkach. W takiej końcowym rozliczeniu przed przetargami mamy zapewnione niecałe, no prawie 6 milionów złotych dofinansowania. Na terenie gminy Rosoż dostaliśmy dofinansowanie 5 milionów 100 tysięcy na budowę mieszkań komunalnych i około 5 milionów na poprawę infrastruktury drogowej. Ponad 10 milionów razem. Około 10 milionów. Jeśli chodzi o gminę Słowatycze, otrzymamy prawie 8,5 miliona złotych na dwa projekty. Pierwszy projekt to będzie budowa od podstaw nowej strażnicy OSP dla OSP Słowatycze. Także to będzie taka naprawdę solidna inwestycja za 5 milionów, 4 miliony złotych dofinansowania. Milion złotych gmina będzie musiała wkładu własnego dać. No i to już będzie taki naprawdę kompleksowa budowa. Trzy podwójne przejezdne garaże, zaplecze takie techniczne, sala taka konferencyjna, więc tutaj myślę, że no to będzie naprawdę solidne wsparcie dla strażaków. Drugi projekt jest to przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Nowosiołki. Prawie 3,5 kilometra drogi. Na ten cel to jest również 5 milionów złotych i tutaj otrzymaliśmy 4,5 miliona złotych dofinansowania. Zaokrąglę to, bo to będzie naprawdę ładnie brzmiało, 10 milionów. Dokładnie 9 milionów 750, ale przyjmijmy, że 10 milionów jest to ogromny zastrzyk gotówki dla tak małej gminy z takim budżetem, jaki posiada Sosnówka. I dzięki temu dokończymy remont drogi powiatowej pomiędzy Romanowem a Rozwadówką, a 5 milionów przeznaczyliśmy na remont dróg gminnych i też liczę tutaj, że wyremontujemy około 14-15 kilometrów tych dróg. Trafiło ponad 8 milionów 200 tysięcy. My w tym momencie dokończymy infrastrukturę nowego centrum gminy, czyli uzbroimy swoje działki tutaj tuż przy urzędzie, żeby potem w tych trudnych czasach móc je kolejno sprzedawać i mieć na kolejne programy do pieniędzy regionalnych, mam nadzieję, które się odblokują. To na ten okres przyspieszenie tego typu rzeczy, które robiliśmy fragmentami, bardzo nam pośpiesza. I zgadzam się tutaj z premierem, że takich pieniędzy nie było. Cieszę się, że jest to trochę większe równowagi rozwoju niż obserwowaliśmy to przez 30 lat. Nie chwaląc się, jako Związek Gmin Wiejskich jeździliśmy z tym takim czekiem, to miał być bon inwestycyjny po ministerstwach. I się bardzo cieszę, że to się tak rozwinęło, nie tylko dla gmin wiejskich, bo myśmy się upominali o gminy wiejskie. Skorzystają teraz, myślę, wszyscy samorządowcy w Polsce. No cóż, niezwykle cieszymy się, że otrzymaliśmy z programów rządowych dzięki tutaj decyzji
rządu 10 milionów 300 tysięcy złotych na 3 inwestycje. Dwie drogowe, budowa i przebudowa ulicy Orzeszkowej i ulicy Łąkowej, a druga inwestycja za kwotę 6 milionów złotych to jest inwestycja dokanalizowanie miasta Terespol w kanalizację sanitarną. I to na 2 lata. Tak jest, na 2 lata. Po zakończonej inwestycji Terespol będzie skanalizowany, można powiedzieć, w 100%. Złożyliśmy 3 wnioski. 2 wnioski dotyczyły dróg powiatowych, 1 wniosek dotyczył przebudowy dróg gminnych. Otrzymaliśmy dofinansowanie na 1 wniosek w kwocie 7 600 000 zł. Jest to wniosek, który co pozwoli nam zrealizować? No akurat powiem szczerze, że na tym wniosku mi najbardziej zależało, ponieważ jest to kontynuacja modernizacji drogi, która przebiega od Sławatyś przez Tuczną w kierunku Piszczaca. Także projekt, który kilka lat temu został wykonany częściowo w ramach naboru, w ramach Funduszu Polska, Białoruś, Ukraina, teraz będzie kontynuowany. Także tutaj logiczne się wydaje, iż dalsza dobudowa jest bardzo ważna, chyba najważniejsza w tym momencie dla mieszkańców gminy Tuczne. Także przy tej kwocie, zabezpieczając też udział własny, ponieważ no jest to droga powiatowa, natomiast my też 5% zabezpieczane, które wymaga projekt. No mamy obecnie na przyszły rok zabezpieczoną kwotę ponad 8 milionów. Za te pieniążki przebudujemy ponad 5,5 kilometra drogi powiatowej w kierunku Dąbrowicy Dużej, gmina Piszczac. Także to będzie odcinek, który będzie się włączał do zakończonego z projektu Polska, Białoruś, Ukraina na moście na rzece Grabar. Tutaj w okolicach Międzylesia, następnie przedłużenie tego odcinku o odcinek 5,5 km, a więc w kierunku Tucznej przez Tuczną z przebudową chodników, przebudową skrzyżowania przy kościele i kontynuacja w kierunku Dąbrowicy Dużej, w kierunku Piszczaca. Dziękuję. Natomiast chciałbym jeszcze w uzupełnieniu, ten projekt wpisuje się też w partnerstwo między gminami, ponieważ gmina Piszczac też złożyła i otrzymała dofinansowanie na drogę powiatową właśnie w kierunku od Piszczaca do Tucznej. Także będziemy tutaj powoli łączyć obydwie gminy. Także myślę, jeszcze jedno rozdanie, daj Boże, już się te gminy połączą drogą w miarę XXI wieku. Teraz w ramach Polskiego Ładu wykonujemy dokumentację techniczną na odcinek między Tuczną a Piszczacem i ta dokumentacja zakłada budowę ścieżki rowerowej na tym odcinku drogi powiatowej, także będziemy mogli już w pełni korzystać z uroków naszej gminy, poruszając się rowerami w kierunku Piszczaca. Dostajemy z Polskiego Ładu około 5 milionów złotych bez 50 tysięcy. Na bardzo potrzebne i ważne zadanie modernizację mostu na Zielawie, na drodze gminnej. No, zastanawialiśmy się, skąd pozyskać środki na to zadanie, co jest niełatwe. Na drogi pieniądze są, natomiast na mosty tych środków nie ma i te pieniądze ułatwiają nam, rozwiązują nam sytuację. To jest jedno z zadań, które mamy w finansowaniu środkami z Polski Ładu, natomiast drugie to droga Chorodyszcze-Łyniew, która jest drogą w połowie zrobioną, natomiast od strony Chorodyszcza w bardzo ważnym miejscu, bo jest to droga prowadząca do cmentarza. Jest ona kompletnie niezmodernizowana, w fatalnym stanie, więc też nam jeden z kamieni spadł z serca. Tylko dopytam o ten most na Zielawie. Który to most, który miejsce? Jest to most w centrum Wisznic, most między Wisznicami a Wygodą, więc bardzo ważny most, a most, który w tej chwili, po którym mogą jeździć samochody ciężarowe do 8 ton, natomiast na Wygodzie mamy straż pożarną i samochody straży są cięższe i bardzo często w sytuacjach awaryjnych konieczności muszą jeździć tym mostem. Tak. Gmina Zalesie rzeczywiście ma dużą część terenów takich, które wybitnie nadają się pod tą część rekreacyjną. Położenie w dość bliskiej odległości od Białej Podlaskiej też temu sprzyja. I tutaj chcielibyśmy utworzyć taki fajny ciąg turystyczny. Kładka od zabytkowego kościoła w Chorbowie do Koczukówki. W Koczukówce gospodarstwo agroturystyczne.
Krzna jest fajnym szlakiem kajakowym. Obecnie budujemy przystań kajakową w Nowosiłkach. Dobudowywane są ścieżki rowerowe, także po wybudowaniu tej kładki pieszo-rowerowej to będzie bardzo taka atrakcyjna część turystyczno-rekreacyjna gminy Zalesie. Rok powstania przyszły, czy jeszcze dajemy sobie kolejny rok? Chcielibyśmy to zrealizować w przyszłym roku i mam nadzieję, że tak się stanie, że nie pojawią się jakieś trudności, których dzisiaj nie da się przewidzieć.